Hej, zagrajmy dalej w Envy of Dawn. Opuszczamy w końcu świątynię Księżyca. Zerknijmy teraz na mapę. Znajdujemy się w tym punkcie. Chcemy dotrzeć do tego punktu na południe. I później będziemy się wracać tutaj do tego drzewa. I jeszcze tu zawitamy do podziemnego miasta. No, tak więc mi się wydaje, że ten film, ten odcinek to może być takie zawiązywanie końców, które zostały wcześniej pominięte. Już się znajduję tutaj przy tym oku z gliny. Teraz należy szukać tych pieczęci, które jeszcze nie zostały zamknięte. Spróbujmy. Dobrze. To. I co się teraz stanie? Cholera wie. Mogę tu jakoś podejść do tego oka teraz, czy co? Mogę, no. Co, wyjdę do środka jednak? No w ogóle... Czyli mamy jeszcze lokację tutaj, sanktuarium. O kurde, ta lokacja jest ogromna. No to jednak nie... Co to jest tam? Nie można do tego podejść. Tutaj trzeba coś będzie... Tu będzie trzeba coś włożyć chyba. A6. Moment. Przecież ja to sobie. Okej. Jakie drzwi? Gdzie się znajdujemy? Będą tu jacyś wrogowie? Czy może same pułapki? Dobra, teraz się przyda to. Udało się to wykorzystać w ogóle, czy to znikło, bo znikło? Dobra, zanim zacznę jakiekolwiek płyty naciskać, to trzeba tutaj wszystko odkryć. Co to kurde? Jokery! Dawno ich nie było! No zajebiście. Nawet w ogóle nie wiem, co mi trafiło w tej chwili. Co mnie trafia? Coś czuję, że pokocham to miejsce. Co robi ta płyta? Ale wiem. Okej. Okay. No, to 5 lata. Okej. Okay. Dragon's Sigil of the Earth. Smocza pieczęć z ziemi. Czy w drugą stronę też musimy mieć w takim wypadku? Przekonajmy się. Tak. Dragon's Sigil of Fire. Od razu można to wykorzystać, podejrzewam. Jak najbardziej. To ja bym sobie chyba musiał zapisywać, gdzie już byłem. To tutaj byłem najpierw. Czy tak?
dokładnie tak. Czyli zaznaczmy to na mapie. Cholera, znowu zapomniałem, które to było. Jezus. To? No, to. Czyli to. X. W ogóle jak X nie wygląda ten X, ale nieważne. Kolejny klaun. Dostaniesz za swoje klaunie. Mi się tu nie będzie patyczkował z klaunami. Kto tak wzdycha? Glinowy mnich. To nie jest zbytnio rozmowny. Niestety. Jaki jęk. Strzela do mnie ten. To gówno do mnie strzela. Cholera jasna. A tak z wszystkich stron. Trafić. Klaun. Gdzie się podziała muzyka, która grała w tym poziomie? Z tego już jej nie ma. Tu jest sekretne przejście, które nie prowadzi do nikąd. Wróciła muzyka za to. Aha, czyli płyta powoduje pojawienie się teleportu, a to z kolei wraca nas. No, kopnia kamienia zgoda tych koleś, ale co szczęście obrony ma słabą. W końcu dopili swego i poszli mnie. No, bardzo śmieszne zaskoczenie. Jeszcze drugi jest. Dobra. Dobra, zamrozimy ich obu tym razem. Jakbym je zaczął atakować koniec z boku, to znowu bym całe życie stracił. Nie chciałbym tego. Cóż, jeśli ten spokój atakuje jakoś rzadziej, a to w ogóle rzeczy, które są przezroczyste na jego ciele, to są jakieś symbole. No ale koleś jest autentycznie przezroczysty tam, czyli to jest jakby symbol wyryty w nim. Przezroczysty tatuaż. Czemu oni atakują? Może Warszawie ich to padło?
końcu te punkty umiejętności czuć, że zaczęły mieć jakiś wpływ tutaj na siłę bohatera faktyczną. Co tu się dzieje? To miejsce jest nieźle dezorientujące. Aha, czyli wszystkie smoki będą dotyczyły poszczególnych szkół magii. Rozumieć. Nie podejdzie? To nic nie szkodzi. Wykorzystamy ten moment, aby się dostał z daleka. Co tak można? Chyba nie. Były dziwne. Tu nic nie ma. No to wygląda przynajmniej. Jesteśmy teleportowani tam i z powrotem. A jak chcę wyjść? Bo smoka już znalazłem. O, jest. Mam jakieś wrażenie, że ten czar z topora działa krócej niż ten czar z butelki. Bo to jest ten sam w sumie. Ale może mieć różną siłę. Gdzie mamy tego smoka? Tutaj. Nie pasi. Pasi. Ok, czyli mogę sobie zaznaczyć X kolejny. I teraz pójdziemy tutaj. 171. Dostanę tym razem, trudno. Jakieś dziwnie słabe to było. Zobaczcie się zamrożenie. Działa na nich skutecznie. Tym bardziej po tych wszystkich ulepszeniach, które dostałem. No, ta świątynia księżyca to chyba był najlepszy. Co najlepsze? Dała najlepszy wynik, jeżeli chodzi o nabicie punktów tutaj doświadczenia, zarówno w posługiwaniu się bronią fizyczną, jak i czarami. Ciekawe, czy to miało tak być tutaj, że ta muzyka miała się przerywać. Miała być cisza, czy po prostu to zepsuli. Pytanie do deweloperów. Yet walk the right path, and a passage unseen shall open. O Jezu, nienawidzę takich zagadek. Ale koleś jak mówi, że mam chodzić prawą ścieżką, to może pójdę prawą ścieżką. To chyba nie zaprowadziło mnie nigdzie. Tylko do jeszcze większej wypłaty. Z drugiej strony oczywiście taki sam koleś.
No sprzątnij go już. No i dupa, nic nie znalazłem. Zabiję kolesi tylko. 173. A właśnie, są jakieś nowe wpisy w dzienniku? Są. Sanktuarium? To chodzi o to sanktuarium, w którym się teraz znajduję. Sanktuarium nie wygląda jak żadne inne miejsce, które kiedykolwiek widziałem. Jego spokój przemawia mi, abym pozostał. Jednak także przeraża mi to miejsce. Jakże sprzeczne. I boję się, że muszę przetrwać tutaj ciężkie próby, zanim będę mógł porozmawiać z mnichami gliny. Widzę murały w pobliżu 6 stodów i twarz wroga, która przemawia o testach. Muszę podołać. No ale co mam zrobić? Tutaj kamień lata. Któraś z tych płyt może otwierać ścianę? Czy coś? Tutaj jest odbijacz na tym polu. Chyba po to, żeby tego mnicha nie dało się zabić z odległości. O, a co to? To nie jest right path. To jest left path. Czy jestem zmęczony? No jestem. Dosyć poważny. Zginiesz. W ostatniej chwili. Jest. Sigil of the Wind. Fire Resistance. Najbardziej gówniany przedmiot w całej grze. Is good. Co po drugiej stronie się będzie? No proszę, otworzyły się jednak ściany jakieś. O, jeszcze jeden sigil. Abym sobie stąd wyszedł, to bym tego nie znalazł. Klon. To może być. To w sumie nie. Nie mam żadnego pojęcia, do czego są te kostki fioletowe, naprawdę. Dobra, zobaczmy. Czyli te płyty działają jednorazowo, na to wygląda. To coś otwiera? Nie? To? Nie? To? Nie? To? Mam wszystko. Okej. Może jednak to miejsce nie będzie takie duże, jakie wygląda? Ło. Włóżmy smoka. Nie tu, tu. O, jak pasowo idealnie. Wszystkie? Nie, jeszcze jeden brakuje. No, to ten smok będzie po drugiej stronie. Tu. A
ale tutaj się wybierzemy w następnym filmie.